TV Feel the Power. Witam moich widzów, tak jak zapowiadałem, dziś kolejny odcinek ciekawostek. Ogólnie bardzo mi miło, że tak żwawo zareagowaliście wczoraj na kanale Holokron. Cieszę się, że tak wspaniali ludzie są moimi widzami, a dziś oprócz ciekawostek, dodatkowa informacja, założyłem konto na Ask.fm, gdzie możecie zadawać mi pytania, a z najciekawszych zmontuję odcinek z Q&A, link do Ask'a podam w opisie pod filmem. Do tego w planie mam założenie nowego fanpage'u na FB, ale to wszystko w swoim czasie. Ale już koniec tych ogłoszeń parafialnych i zabieramy się za ciekawostki. Jeżeli spodoba się Wam odcinek, zostaw coś po sobie w formie komentarza, łapki lub suba. A w dzisiejszym odcinku rozkaz, którego obawiał się sam kanclerz Palpatine. Rozkaz, który prawdopodobnie mógł zmienić losy wojny, powstrzymać upadek zakonu Jedi, jak i powstanie galaktycznego Imperium, a mowa o rozkazie 65. Korika, my klony posiadamy 150 przepisów awaryjnych. Wszystko od aresztowania kanclerza, aż po obrócenie w pył kluczowych światów sojuszniczych, gdyby zmienili strony. Rozkaz 65 był jednym ze 150 protokołów, które zostały opracowane na potrzeby Wielkiej Armii Republiki podczas wojen klonów. Były one zabezpieczeniem na wypadek wielu awaryjnych sytuacji, do których mogło dojść podczas konfliktu oraz miały zapewnić bezpieczeństwo Senatu, jak i Republiki. Rozkaz oznaczał, że poprzez głosowanie Senat Galaktyczny albo Rada Bezpieczeństwa Republiki większością głosów uzna, że najwyższy kanclerz, czyli wielki dowódca Armii Republiki i jego najbliższe biuro jest niezdolne do pełnienia służby i obowiązków, wtedy klony otrzymują stosownie bezpośredni rozkaz 65, aby w trybie natychmiastowym aresztować lub w razie potrzeby zabić kanclerza. Rozkaz ten dawał możliwości ustanowienia tymczasowego kanclerza do momentu demokratycznego wyboru jego następcy, a treść rozkazu brzmiała następująco. W przypadku, gdyby senacka większość uznała naczelnego dowódcę za niezdolnego do wydawania rozkazów lub Rada Bezpieczeństwa uzna go za niezdolnego do wydawania rozkazów, a Wielka Armia Republiki otrzyma stosowny uwierzytelniony rozkaz, dowódcy są uprawnieni do zatrzymania naczelnego dowódcy z użyciem siły fizycznej włącznie. Dowództwo VAR zostanie natomiast objęte przez tymczasowego kanclerza do momentu wyznaczenia następcy lub określenia alternatywnego dowódcy. I teraz pewnie zadajemy sobie pytanie, czemu rozkaz nie został użyty podczas końca wojen klonów? Do tego przyczyniło się wiele czynników. Do ostatniej chwili Rada Jedi nie była pewna prawdziwej tożsamości Palpatina, a aby wydać rozkaz 65, musieli mieć niezbite i mocne dowody i dopiero wtedy przedstawić je przed Senatem lub Radą, aby mogło dojść do głosowania o odwołanie kanclerza. U schyłku wojny, gdy wyszło na jaw, że kanclerz to Darth Sidious, dosłownie garstka o tym wiedziała, ponieważ reakcja na informację Anakina była szybka. Mace Windu nie przekazał tego faktu Radzie i podjął szybkie działanie. Wiemy, jak ta potyczka się skończyła, a sam Anakin już był stracony, więc nie było szans, aby wydał swojego nowego mistrza. Zaś reszta Rady, jak i najwięksi mistrzowie zakonu, byli zajęci działaniami wojennymi w różnych zakątkach galaktyki, co spowodowało, że reakcja na ujawnienie się Sidiousa oraz rozkaz 66 była niemożliwa. Dodatkowo, nawet jeżeli Jedi wiedzieli, bo raczej musieli wiedzieć o rozkazie 66, to był on skonstruowany w ten sposób, bynajmniej według mnie, że nie dawał żadnych podejrzeń, aby mógł być na tak dużą skalę wykorzystany przeciw zakonowi, chociaż to kwestia dyskusyjna. Zresztą nie możemy być pewni na 100%, że rozkaz by zadziałał, ponieważ Palpatine mógł być zabezpieczony na taką okoliczność i posiadać ukryty protokół przejęcia całkowitej kontroli nad armią klonów. Według mnie powstrzymanie kanclerza było mało prawdopodobne, ponieważ planował on zemstę na Jedi przez lata i był bardzo dobrze przygotowany. Dodatkowo do rozkazu 65 można również dodać rozkaz 4 i 5, które teoretycznie też mogłyby powstrzymać kanclerza, a ich treść brzmi następująco. Rozkaz numer 4. W przypadku, gdy naczelny dowódca został ubezwłasnowolniony dowodzeniem Wielkiej Armii Republiki do momentu wyznaczenia jego następcy lub określenia alternatywnego dowódcy, zgodnie z postanowieniami sekcji 6, przejmie jego zastępca w Senacie. Rozkaz 5. W przypadku, gdy naczelny dowódca został uznany za niezdolnego do wydawania rozkazów, zgodnie z postanowieniami sekcji 6,
Szef Sztabu Obrony przejmie dowodzenie Wielkiej Armii Republiki i stworzy strategiczny gabinet wyższych oficerów zarządzających do momentu wyznaczenia następcy lub określenia alternatywnego dowódcy. Na sam koniec dodam, że rozkaz 4, 5 i 65 pierwszy raz pojawiły się w książkach Karen Travis z 2007 i 2008 roku. Pierwsza z nich to Republic Commando True Colors, a druga Order 66, a Republic Commando Novel. Tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek i mam do Was pytanie. Czy jednak była szansa na uratowanie Republiki i Zakonu Jedi? Głos oddaję Wam w komentarzach, a ja się żegnam. Hej!